Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy modpack All of Fabric 4 na wersję Minecraft 1.17.1. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać z internetu aplikację CurseForge, jak ja to mówię, CurseForge. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu i tutaj właśnie mamy do pobrania tę aplikację. Oczywiście klikamy na Download for Windows, jeżeli oczywiście używamy Windowsa, tak jak ja. Jeżeli ktoś używa Maca, to klika tutaj. OK, klikamy na Download for Windows i stąd pobieramy plik. No i gdy już mamy pobrany ten plik, to możemy go instalować, czyli klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik. No i po chwili tam jeszcze trzeba było kliknąć yes, że chcemy, żeby zmieniło tutaj w komputerze nam różne rzeczy i po chwili pojawia się właśnie taki installer. Wybieramy sobie tutaj język, jest nawet polski, ale ja sobie zostawię angielski i klikamy next. I czy ma nam zrobić ten skrót na pulpicie, tak? I tutaj, że przeczytaliśmy i akceptujemy termsy wszelkie, zatem tak. I next. Aha, i tutaj jeszcze pokazuję, gdzie się to zainstaluje jako Overwolf w program Files. Next. Akceptujemy i instalujemy. No i tutaj właśnie się nam teraz będzie wszystko pobierało, co musi się zainstalować. Jako że ja mam bardzo słaby internet, to u mnie potrwa bardzo długo, zatem widzimy się, jak to się pobierze. No i po jakimś czasie mamy, że jest sukcesem zainstalowany i uruchom, więc klikamy tu uruchom i czekamy, aż nam się tutaj zrobi. No i po jakimś czasie pojawia się takie okno, tutaj takie duże i tutaj takie mniejsze w nim. I tutaj jest intro jakieś, więc nie wiem, przejdźmy sobie, zobaczmy, co tu jest. Witają nas na Overwolfie i coś tam i dziękują nam tutaj nawet i supportują mody autorskie i coś tam. Może można się bawić razem i zaczynamy grę. OK, zaczynamy. I cóż nam się tutaj pojawia? Coś nam się tutaj pojawiło i przede wszystkim musimy się chyba zalogować. Zatem klikamy tutaj i możemy się zalogować przez Twitcha. Jeżeli nie macie konta na Twitchu, to sobie załóżcie, to nic nie kosztuje, a przynajmniej się tutaj będziecie łatwo logować i prosto to będzie. Także ja się zaloguję przez Twitcha. I takie coś nam się tutaj pojawia. Mówię, ja mam bardzo słaby internet, więc to wszystko długo trwa. O. Dobra, tutaj akceptujemy cookie. I teraz muszę tutaj wpisać moje logowanie do Twitcha. OK, jak się zalogowałam, to tutaj jeszcze takie muszę kliknąć coś. OK, autoryzuję i witają mnie. Haha, super, udało mi się. Dobrze, także jestem zalogowana jako Ania PG. To nie jest jeszcze logowanie się do Minecrafta, to jest po prostu logowanie się do CurseForge, jak ja to mówię, przez Twitcha. OK, teraz sobie ustawimy tutaj, wchodzimy w settings i cóż my tutaj mamy? Nie mamy tutaj, żeby ustawić grę zwaną dalej Minecraft, żeby były ustawienia gry. Zatem wychodzimy stąd i wybieramy grę. Oczywiście wybieramy Minecraft Java Edition Hopsa. I cóż tutaj mamy? Standard. OK, standard sobie tutaj continue. I musimy poczekać chwilę. OK. I mamy moje modpaki, nic tu nie ma i wyszukaj modpaka. Ale zanim wyszukamy modpaka, to sobie właśnie tutaj z powrotem wejdziemy w settings i teraz, jak widzicie, możemy sobie w settingu, w ustawieniach ustawić ustawienia Minecraftowe. Zatem klikamy na to tutaj i tutaj mamy, gdzie nam się będą instalowały nasze paczki. Zatem tutaj właśnie users, wasza nazwa komputera, CurseForge i Minecraft. Tutaj nic nie zmieniamy. Tutaj, jako że ja zawsze na małym oknie gram, to tutaj sobie zmienię na 854 na 480. Ok, i tutaj zjedziemy w dół i mamy Java Settings i tutaj ustawiamy sobie ilość pamięci RAM, którą przypisujemy do naszych paczek, czyli tutaj mam w tej chwili wybrane 4 GB. Jako że mój komputer ma 16 GB pamięci RAM, to mogę przypisać sobie nawet 8. Połowę jest przyjęte, że się połowę, że można dopisać połowę pamięci RAM. Można mniej, ale raczej nie więcej. O. I cóż, i to już wszystko tutaj, zatem zamykamy to i teraz sobie wyszukamy tego modpacka, który chcemy zainstalować, czyli tutaj klikamy na Browse Modpacks i tutaj wyszukamy sobie 1.17.1. ok, i już tutaj mamy, nie musimy wpisywać tutaj All of Fabric 4, bo już jest jako drugi tutaj, czyli jak widać jest to na fabryka. O, taki tutaj ładny jest. Na 1.17.1 jest to duża paczka z zadaniami, techniczna, magiczna i jeszcze z eksploracją. Także taka paczka dla wszystkich przyjemna. Ok, no klikamy tutaj install i po kliknięciu install, tutaj jako że mój internet jest bardzo słaby, to pewnie zajmie mi to ładnych parę, jeżeli to jest takie duże w ogóle, to paręnaście minut, jak nie parędziesiąt. Także widzimy się, jak tutaj nam się to zrobi. No i po 17 minutach, także nawet nie jest tak źle, o, już prawie 18 minut mi to zajęło, żeby to się zainstalowało i już tutaj zamiast przycisku install jest przycisk play, ale my wchodzimy sobie tutaj w My Modpacks i tutaj mamy właśnie to, co zainstalowaliśmy. Także jeżeli teraz zainstalowaliśmy sobie właśnie All of Fabric, przepraszam, to jeszcze potem możemy sobie inne paczki instalować i wtedy właśnie tutaj w tej zakładce My Modpacks one będą. Także sobie teraz tutaj stąd klikniemy play i czekamy, Minecraft Updater nam się tutaj robi, czyli update'uje nam się Minecraft i to nie jest, jeżeli tutaj zejdziemy sobie w dół z tym, to to nie jest ten Minecraft, którego normalnie używamy, tylko to jest ten Minecraft z tej aplikacji. Także to jest jakby inny Minecraft nam się teraz instaluje tutaj. Także oczywiście czekamy, aż nam się tutaj to wszystko zainstaluje. No i pojawiło nam się okno logowania do Minecrafta, zatem logujemy się przez login taki jak do normalnego Minecrafta, czyli klikamy tutaj i się logujemy tak, jakbyśmy się logowali do naszego zwykłego Minecrafta. No i logujemy się i po chwili jesteśmy zalogowani i jak widać już od razu jest tutaj wybrany profil All of Fabric 4. Jeżeli tutaj nie jest wybrany ten profil, to klikamy na strzałkę i wybieramy profil All of Fabric 4. Tutaj sobie wchodzimy w Installations i tutaj przy All of Fabric 4 sobie klikamy na te kropeczki i na Edit i sprawdzamy, czy mamy tak jak chcieliśmy, rozmiar okna taki jak chcieliśmy, oraz tutaj More Options sprawdzamy, czy mamy wybraną ilość pamięci RAM, którą sobie chcieliśmy. Także ja mam tutaj 8. To jest duża paczka, więc przypuszczam, że ten minimum 6 powinno być, ale nie wiem, nie wyczytałam, nie doczytałam nigdzie, ile to powinno być, ale tak jak sobie myślę, to takie 6 to jest chyba takie minimum. Także ja mam 8, save tutaj, tu play i tutaj mamy All of Fabric wybrane, klikamy play tutaj zaznaczamy, tu znowu klikamy play i tutaj teraz czekamy kolejne ileś tam czasu, aż nam się zainstaluje cały Minecraft, znaczy Minecraft 1.17.1, ponieważ to jest pierwsze uruchomienie na tej aplikacji, to nam się właśnie musi zainstalować cały Minecraft. Potem, jeżeli będziemy mieć inne paczki, to będzie dużo szybciej trwało, ale przy pierwszym uruchomieniu jest właśnie tutaj, że całe te 381 megabajtów musi się zainstalować. Zatem widzimy się, nie wiem, za godzinę, jak to się zainstaluje. Także tymczasem borem lasem. No i po 45 minutach oczekiwań w końcu mamy stronę startową gry. Jak widać jest All of Fabric 4 i cóż, tutaj mamy options. Tutaj sobie już ściszyłam muzykę, bo była strasznie głośno. I cóż, video settings. Mamy tutaj takie różne rzeczy. To sobie tutaj zwiększymy. To sobie zmniejszymy. To sobie tutaj całkiem. To sobie tutaj minimum zrobimy. Nie lubię chmur, więc wyłączymy. OK. Aha. O, taką małą. Nie. Takie od razu jest duże. OK. No i tworzymy sobie świat. Wchodzimy w single player. Halo? Wchodzimy w single player. OK. Difficulty, żeby nam nic nie przeszkadzało. Sobie zrobimy cheaty, zezwalamy, bo może trzeba będzie jakiś deszcz wyłączyć albo co. To lepiej, żeby były. Więcej opcji świata, bonusową skrzynkę, bo czemuż by nie. OK. I tworzymy nowy świat i czekamy, aż się stworzy. No i mamy nowy świat. Tak nam się tutaj zielone robi dziwne, nie wiem czemu. Jak widać mapa jest bardzo duża, zatem wchodzimy w Y i minimap size zróbmy sobie taki normalny, o 60. Waypointy możemy sobie tutaj dodać, syty art. Może być light purple, confirm, done, back. Ustawicie sobie jak będziecie chcieli oczywiście. Jak widać pokazuje nam co tutaj mamy, na co patrzymy. I w łapce mamy takie książki, guidebook, Modern Industrialization i Outvoted. Nie wiem co to jest. Klikamy. Jakieś coś tutaj, nie wiem co to jest za mod, ale jakieś takie mamy tutaj ciekawe ciekawostki, moby jakieś są i indeks do tego, OK. Także sobie to musicie zobaczyć co to jest, o co tu chodzi. Modern Industrialization Guide, to też właśnie co tutaj robić. Getting started i tak dalej, sobie wszystko popatrzycie. OK. I teraz tak, gdzieś tu miały być zadania jakieś, to nie wiem, może jak advancements? Chyba tak. Chyba tutaj się te zadania różne robi. Mouse structures też tutaj jest. I Minecraft. O, 1 milion downloads. Super. No także, jak widzicie, no co mam tutaj powiedzieć? Nie grałam w to nigdy. Słychać, że tutaj są jakieś takie dziwne ptaszki. Tam widać, że są jakieś dziwne biomy. Inne też. Jakieś zwierzęta pewnie tutaj są, jakieś inne potwory, pierdoły, jak widać w... Tutaj jest jej chyba? Nie, REI to jest. REI ma 114 stron, zatem tutaj jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Jak tutaj nie zezwolimy na te cheaty, czyli shift i klik, to wyłączymy cheatowanie i możemy wtedy sobie zobaczyć, jak się kraftuje różne rzeczy. Wow, jakieś dziwolągi tu są. Jak się robi taką maszynę. Tak. Także wszystkiego się tutaj dowiecie. Ważne, że się nie crashuje, zatem ja kończę, a możemy jeszcze się przeteleportować, sprawdzić, czy teleportacja działa. Stąd na przykład do tego miejsca, czyli Y, znowu waypoints, tutaj i teleport działa. Jak widać, deski drzewa też leżą powalone. No także ten, widzicie, paczka działa. To ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Zapraszam do oglądania moich serii z Minecraft na modach Solo 5 oraz serii z Sims 4 Dynastia Piastów. No i jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam też do zaprzyjaźnionego kanału CraftStonesa. Także tymczasem trzymajcie się, a pa pa, całusów 102.